Siemanko, moi drodzy, dzisiaj mamy w rączkach, a dokładnie ja, Melo 9. Słuchajcie, jestem pod wielkim wrażeniem, nie jestem fanem Melo, nigdy nie podobały mi się jakieś jego kiksy. Ten też mnie nie urzeka wyglądem, ale za to performance'em. Wygląd zewnętrzny. Patrząc na ten but, widzimy połączenie klasyki z nowoczesnością. Klasyk, bowiem przód wygląda prawie jak w 11 Bulldansach. Tutaj jakbyśmy mieli strójek zaczerpnięty Elephant Print. A po raz pierwszy widzę, żeby Flywire był wrzucony w ogóle niezależny jakiś paski. Nie jest to Dynamic Flywire popularny w tym roku. Natomiast jest to klasyczny, umiejscowiony w niezależnych takich punktach, takich paskach przyczepionych do buta. Co ciekawe, but jest złożony jakby z dwóch części. Mianowicie tutaj ten niebieski element jest oddzielny. No, trzech części. Paski Flywire i w środku mamy wewnętrzną skarpetę. Wrócono do klasycznego mojego ulubionego wisiorka na palec przy ściąganiu i zakładaniu butu. Wewnętrzna skarpeta. Słuchajcie, no but połączenie klasyki z nowoczesnością. Naprawdę wygodny, naprawdę fajny, ale powiedziałem już chyba wszystko w wyglądzie zewnętrznym, więc przejdźmy do podeszwy. Moi drodzy, jeżeli chodzi o systemy w tym bucie i całą podeszwę, widzimy, że napięcie jest zoom. Co więcej, jest on przezroczysty nie tylko z boku, ale również z dołu. To znaczy, uważaj po czym biegasz, bo bieganie po gwoździach szybko zakończy karierę twojej poduchy. Moi drodzy, rzuca się w oczy też to, że nie mam żadnego panelu stabilizującego na połowie tej buta, na śródstopiu. Kochani, but jest na tyle masywny w swojej budowie, że nie do końca jest to tak naprawdę potrzebne. W tym bucie jego brak nie jest odczuwalny, nie jest jakoś mega sztywno, jest ok, jest naprawdę fajnie. Ciekawostką jest również to, że nie wiem, czy to będzie widać do kamery, że część pomarańczowa wystaje. Jak gdyby jest to dla nas logiczne, tak? Ponieważ najczęściej biegamy właśnie na tym elemencie, jeżeli chodzi o stawianie stopy. Natomiast wszystkie tutaj pozostałe części podeszwy, oprócz tego, są płytsze i są z mniejszym bieżnikiem. Co daje nam wrażenie, że jeżeli trakcji nie złapiemy tutaj, to stawimy jeszcze tą troszeczkę stopę bardziej, złapiemy ją na pewno. Genialne, genialne w swojej prostocie, naprawdę bardzo fajne. Słuchajcie, podeszwa jest super, jest galantnie, tak? Jadam się pierwszy raz butami Carmelo. Mówiąc o stabilizacji kostki, musimy powiedzieć to, że jest dobrze. Nie jest jakoś mega usztywniona. Jak gdyby masywność buta w dobie lotów na księżyc, tam skakania z granic atmosfery. Ten but jest dosyć masywny i jest tutaj sztywno. Nie tylko dlatego, że mamy panel, tylko całe w ogóle tutaj ułożenie buta, cała tylna część nam już stabilizuje kostkę. Więc jeżeli mówimy o dopasowaniu, należy też nadmienić to, że but nie jest ani szeroki, nie jest ani wąski, jest normalny. Dla wszystkich osób, które nie chcą ubolewać po prostu przez pierwsze trzy treningi, że kupili wąskie buty, że znowu będą musieli je rozbijać, bardzo Wam je polecam. Śmieszny język, tak swoją drogą. Słuchajcie, podsumowując, otrzymaliśmy bardzo fajny but dla chyba wszystkich pozycji na boisku. Każdy znajdzie w tym bucie coś dla siebie. Jeżeli chcesz kupić jakiś flagowy model ze stajni Jordana i zależy Ci na tym, bo na przykład lubisz ciepać 40 punktów w meczu i niekoniecznie przy tym podawać i szybko chować ręce po rzucie, ten but jest dla Ciebie. Jeżeli jesteś rozgrywającym i chcesz mieć troszeczkę old schoolu, nie tylko jakieś nowoczesne technologie, ten but jest dla Ciebie. Naprawdę świetny model ze stajni Jordana. Jaram się Melo, czego nie robiłem wcześniej. To o czym świadczy. Dzięki Wam serdecznie i pozdrawiam. Do zobaczenia.